Temat polskich powstań narodowo-wyzwoleńczych jest bardzo ważny nie tylko w naszej historii, kulturze, ale i szkole. Postanowiliśmy zebrać najważniejsze informacje dotyczące tej tematyki i umieścić je w tej serii, czyli polskie powstania w pigułce. Omówimy każde z nich po kolei i naprawdę skrótowo wyjaśnimy, o co w nich chodziło, czyli ich przyczyny, przebieg i skutki. Dzisiaj, w pierwszym odcinku tej serii, zajmiemy się Konfederacją Barską. Witamy na Humanistawce, gdzie nic co ciekawe nie jest nam obce. Współcześnie uważa się, że za nasze pierwsze powstanie narodowe możemy uznać Konfederację Barską z lat 1768-1772, choć nadal jest to kwestia dość dyskusyjna. Dla przypomnienia, 4 lata przed jej wybuchem wybrano ostatniego w naszej historii króla elekcyjnego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odbyło się to poprzez de facto zamach stanu. Na Zamku Królewskim w Warszawie byli żołnierze rosyjscy i milicja rodu Czartoryskich, które miały rozbić siły opozycyjne. Do 1768 roku, mimo sprzeciwu posłów na Sejmie Repninowskim, przeforsowano się uchwały, które sprzyjały carycy Katarzynie II, czyli dominacji Rosji nad Rzeczpospolitą. Dotyczyły one chociażby kwestii dysydentów, czyli innowierców, jak i praw kardynalnych, czyli np. wolnej elekcji i liberum veto. Do przyczyn wybuchu Konfederacji Barskiej należy zaliczyć przede wszystkim chęć szlachty, zarówno reformatorskiej, jak i konserwatywnej, do zrzucenia już oficjalnej kurateli Imperium Rosyjskiego. Bardzo się we znaki ta wywołała obecność ambasadora rosyjskiego Repnina, poniżającego elity polityczne Rzeczpospolitej. Konfederaci byli również przeciwko władzy aktualnie panującego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ich hasłem było wiara i wolność, czyli walczyli również w imieniu obrony wiary katolickiej oraz wolności szlacheckiej. 29 lutego 1768 roku na Podolu w twierdzy w Barze zawiązano Konfederację Generalną od miejsca nazywaną Barską. Wśród jej przywódców wymienia się marszałka nadwornego koronnego Jerzego Augusta Mniszcha, biskupa kamienickiego Adama Stanisława Krasińskiego, marszałka generalnego Michała Hieronima Krasińskiego czy starostę Józefa Puławskiego i jego syna. Konfederacja szybko rozszerzała się na inne ziemie korony, jak Wielkopolską czy Małopolską, a niedługo później i Litwę. Powstańcy mieli wsparcie ze strony Francji w postaci funduszy i doradców wojskowych, a sąsiadujące od południa Imperium Osmańskie wypowiedziało wojnę Rosji. Konfederaci odnosili pewne sukcesy i kontrolowali niektóre tereny, czego przykładem było chociażby zdobycie Częstochowy. Po ich stronie walczyli nie tylko zwykli szlachcice, ale przyłączyli się również zbiegli żołnierze z regularnej armii koronnej oraz bezpośrednie wsparcie tureckie i tatarskie. Rosjanie jednak wysłali znaczne siły w celu stłumienia tego powstania. W czerwcu 1768 roku udało im się zdobyć Bar. Konfederaci prowadzili głównie walkę partyzancką z dużej bitwy, choć się zdarzały, to były raczej rzadkością. Przykładem takiej była bitwa pod Kcynią lub oblężenie Jasnej Góry, które z przerwami trwało 2 lata. Stoi się wtedy przyszły bohater wojny o niepodległość USA, syn starosty oraz wybitny kawalerzysta Kazimierz Pułaski. Powstańcy walczyli dzielnie, ale nie byli najlepiej zorganizowani i brakowało im wiedzy na temat nowoczesnej wojny. Konfederaci w 1770 ogłosili detronizację Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w 1771 podjęli próbę porwania króla. Niestety ruch ten sprawił, że powstanie straciło poparcie szlachty, jak i opinii międzynarodowej. Zakończyło także wsparcie Imperium Osmańskiego. Do 1772 roku udało się spacyfikować powstańców. Wśród skutków Konfederacji Barskiej najczęściej wymienia się pierwszy rozbiór Polski z 1772 roku, choć i również w tej kwestii spierają się historycy. Warto zaznaczyć, że pierwsze straty terytorialne ponieśliśmy w 1769, kiedy to wojska austriackie zajęły Spisz należący do Polski od 1412. Doszło również do wystąpień prawosławnych chłopów nazwanych Koliszczyzną. Dokonali oni licznych masakr, czego przykładem była rzeź Humania. Wracając do samego rozbioru, Rosja na początku nie chciała do niego dopuścić, bo zależało im na kontrolowaniu całego terytorium Rzeczpospolitej. Caryca, widząc, że sama może nie dać sobie rady z utrzymaniem Rzeczpospolitej w ryzach, przystała na propozycję Prusaków, by podzielić się częścią terytoriów Rzepy. Po upadku wielu przywódców Konfederacji udało się na emigrację, a tysiące z nich zostało zesłanych na Sybir. Wielu wcielono siłą do armii rosyjskiej. W świadomości Polaków pozostał jednak obraz powstańców, czyli dzielnych wojowników walczących o wolność, które udzielą się następnym pokoleniom.